Stanowski obok Zeli w samolocie. Samolot z Warszawy do Nowego Jorku zawrócony. Pasażerowie ewakuowani, a potem służby szukające na pokładzie bomby. To wszystko się działo wczoraj w Warszawie. Zatrzymanych zostało w tej sprawie 8 osób, w tym znany influencer, jeden ze współwłaścicieli Fame MMA, dzisiaj chyba jedna z najbardziej znanych postaci w polskim internecie, czyli Boxdel. A temat jest mi o tyle bliski, że sam zostałbym zatrzymany i to już dwukrotnie, gdyby nie zdrowy rozsądek funkcjonariuszy. To stary jest dużo osób, które pisze: Krzysztof, kogo jakiś Boxdel Patus interesuje? No tak, tylko że jak ktoś podrobi głos, nie wiem, jakiegoś ministra, jakiegoś ważnego, nie wiem, jakiegoś resortu obrony narodowej, cokolwiek, nie wiem, i ktoś głosem Kosiniaka-Kamysza zadzwoni do współpracownika, że coś się dzieje, że jakaś bomba, że cokolwiek, no to już będzie nieciekawie, nie? Taki telefon przestępca, bo mówimy o przestępcy, i to groźny moim zdaniem przestępcy, a nie o żadnym śmieszku, wykonał nie po raz pierwszy. Mam na myśli telefon z fałszywą informacją o podłożeniu bomby. Rzekomo z mojego numeru telefonu informowano już o podłożeniu bomby w samolocie z Warszawy do Dubaju, z Warszawy do Stambułu. Informowano także o podłożeniu bomby na wiecu politycznym, a także w jednym ze szpitali. Dowiedziałem się o tym grubo po fakcie, ponieważ prokuratura krajowa prowadzi w tej sprawie postępowanie. Ja w tym postępowaniu jestem osobą... Jeśli chodzi o spoofing, no że na przykład ktoś właśnie bierze numer Krzysztofa Stanowskiego i jakby podszywając się pod ten numer dzwoni do tam na policję i mówi jakieś te głupoty, które mówią. Jakby ciężko to będzie jakby wykryć? Jest to możliwe, niemożliwe? Jak bardzo realne jest, że złapią takich śmieszków? Tobą pokrzywdzoną i co jakiś czas spływają. Ja dzisiaj rozmawiałem z tą osobą i mówił, że za takie bomba w samolocie to ponad milion kosztów poza jakimiś karami, nie? Że masz od buta ponad banie za to, żeby jakby milion złotych ta operacja kosztuje, nie? A do tego potem tylko to się bardziej rozbudowuje, nie? Do mnie informację, jaką jeszcze ów przestępca wykorzystujący mój numer telefonu w ramach tak zwanego spoofingu miał fantazję. Boxdel najwyraźniej miał większego pecha niż ja, bo funkcjonariusze najwyraźniej nie mieli informacji o tym, że jego numer jest używany w takich spoofingowych atakach, dlatego zatrzymano go. No i zgaduję, że najadł się sporo stresu. Ale może i dobrze, że to się stało. To znaczy ja współczuję Boxdelowi i współczuję przede wszystkim ludziom, którzy byli na pokładzie tego samolotu. Myślę, że mogli się nie na żarty przestraszyć. Miny mieli nie tęgie. To była na pewno bardzo stresująca dla nich sytuacja i stresujące kilka godzin w powietrzu. Tak, no bo co, pewnie się nie mówi takim tym ludziom, którzy są na pokładzie: cześć, mamy sygnał, że jest bomba na pokładzie, wracamy do Warszawy, nie? No bo ludzie by zaczęli panikować. A z drugiej strony, co chcesz im powiedzieć, żeby w spokoju jakby wrócić do Warszawy? Co chcesz im powiedzieć? Z drugiej strony, no też trzeba trochę zdrowego rozsądku użyć, bo w którym momencie jakiś Boxdel byłby w stanie podłożyć bombę na lotnisku, nie? Do samolotu. Procedury bezpieczeństwa są ciężko w tych samolotach. Kiedy ostatni raz mieliście jakiś atak bombowy? To się ogólnie rzadko działo, stary, nie? Było tylko info, że z powodów technicznych samolot zawraca? No tak, tylko że jak dostajesz informację, że z powodów technicznych, to co? Skrzydło odpadło, silnik nie działa, masz się zacząć martwić, stresujesz się. W Polsce nie było ataków bombowych, ogólnie bardzo mało ataków bombowych było. Ja tak szczerze to kojarzę tylko, jak Pablo Escobar podłożył bombę w samolocie z 50 lat temu. Znaczy, że bagażowy coś dorzucił. Tylko myślę, że ten bagażowy to też przechodzi jakieś kontrole, nie? I to też nie jest tak, że bagażowy sobie wchodzi z jakąś większą paczką. No bo tak szczerze, nie wysadzisz tego samolotu czymś takim, nie? No tak byś to do dupy wsadził i by cię akurat nie złapali. To nie jest wystarczająco ładunków wybuchowych, żeby wysadzić samolot. To już musiałaby być bardziej walizka, nie? Wszyscy przechodzą, załoga szczegółowo sprawdzają, nawet jedzenie im sprawdzają. No właśnie. Wiesz, jakby to było tak proste, to bagażowi by narkotyki rzucali po całym świecie, nie? Tylko wiesz co, też jedną rzeczą jest nawet jakieś, że ty mógłbyś coś przemycić tam do tego samolotu, a inną, że stricte ładunki wybuchowe. Pamiętaj, że na praktycznie wszystkich lotniskach na świecie masz takie systemy, które
pod jakimś kątem wyczuwają te środki wybuchowe, nie? Więc nie jest możliwe, że ja obcowałem z jakimiś ładunkami wybuchowymi i jakby mnie sprawdzali tym kurwnem, na którym zawsze jestem, to żeby to nie wyszło, nie? Wieczór, bo ten samolot wystartował z Warszawy po godzinie 14, wrócił około godziny. Mam wrażenie, że mamy zbyt dobrą opinię na temat kontroli systemu bezpieczeństwa, dopóki coś się nie odbywa w nowy sposób, to nawet o tym nie myślą. Nie no, myślę, że dlatego nie wysadzają samolotów, bo tak szczerze, wysadzenie samolotów, czy jest najlepszym sposobem, żeby pozbawić największą ilość osób życia? Zależy też, gdzie ten samolot spadnie, no ile na pokładzie takiego samolotu jest, 250, 300 osób, zależy pewnie od samolotu, są większe, są mniejsze. Ale na pewno jest to efektowne, bo to jest troszkę na takiej zasadzie, że wiesz, jak spadnie autobus w przepaść, nikomu tego nie życzę, no ale czasami tak było, że spada autobus i na przykład umierało 100 osób. No to trochę się o tym pomówiło, przestało, nikt tego nie pamięta. Ale jak jest jakiś incydent lotniczy, gdzie sumarycznie ile o takich incydentach słyszysz? No ostatnio w Brazylii było, nie? Co chłop chyba stracił prędkość i po prostu pierdolił ten samolot w ziemię. No to cały świat o tym słyszy. World Trade Center, no cały świat o tym słyszał, no ale powiedzmy to nie był incydent, tylko zamach terrorystyczny. Jak zestrzelili tego z Malaysian Airlines na terytorium Rosji, tam wtedy Rosjanie, ci separatyści zestrzelili samolot, też było o tym słychać. No Lech Kaczyński, który no i ponad 100 innych osób, jak zginął pod Smoleńskiem, do dzisiaj są różne teorie, etc., nie? Wszyscy o tym pamiętają, praktycznie wszystkie takie incydenty, jak w Hiszpanii była taka akcja, że podniósł się samolot i gdzieś tak, no ileś tam metrów już był, po prostu spadł na ziemię. Nie wszyscy umarli wtedy. To chyba ze Spineira było. Ja wtedy w Hiszpanii mieszkałem. Pamiętam masakra, do dzisiaj to wspominałem. A ludzie, którzy, bo były osoby, które przeżywały, to normalnie o 15 Hiszpanów ocalało ktoś z Boliwii, z Finlandii i ze Szwecji. Reszta niestety wszyscy zginęli. Ja nie wiem, czy te linie nie zbankrutowały potem. Zaprzestanie działalności w 12. Pamiętam, nikt tym latać nie chciał. No tutaj ktoś przeżył chociaż, nie? W Afryce codziennie coś spada? No tak, tylko nie wiem, czy to jest prawda, bo się o tym nie słyszy, nie? W Niemczech była taka sytuacja, że jeden pilot wyszedł z sikła, ten drugi, który został sam, jakieś zaburzenie celowo rozbił cały samolot. To tak, no w góry wleciał. To ja nie wiem, czy to jakaś firma córka Lufthansa nie była. Jak się nazywa firma córka Lufthansa? Te tańsze linie lotnicze. No to też było porwanie. I tam też jest coś takiego, jakiś system, bo mówili, że to właśnie problem był, że system jest taki, że nie da się, jak jesteś na zewnątrz, to nie da się dostać do środka, nie? I on po prostu się zabarykadował jakoś. Właśnie, żeby nikt nie przechwycił samolotu. To jest ktoś ma depresję, wiesz, ma problemy z głową i wlatuje samolotem. Takie rozszerzone samobójstwo, nie? No. 19 zawracał gdzieś dopiero nad Norwegią. Natomiast może dobrze to się wszystko stało dlatego, że trzeba za takie sprawy wziąć się na poważnie. Bo tu nie chodzi tylko o pasażerów samolotu. Oczywiście oni, mogło im się życie skomplikować. Mogło być tak, że oni mieli w Nowym Jorku coś pilnego do zrobienia. Mogli mieć niezwykle dla siebie ważne wydarzenia życiowe, na które nie dotarli i nie dotrą już ponownie. Natomiast tu chodzi o bezpieczeństwo kraju. I myślę, że za rzadko o tym mówimy, jak bezbronni się stajemy i jak niewiele robimy, żeby tą swoją obronność podnieść. Spoofing to jest dziś broń masowego rażenia. Nie przesadzam, broń masowego rażenia i na już politycy muszą się tym zająć, bo to jest sprawa strategiczna. Wczoraj zawrócono jeden samolot. Jest to oczywiście problem dla ruchu lotniczego w Polsce, dla lotniska, dla służb, które muszą ten samolot przeszukać i tak dalej, i tak dalej. Natomiast skoro zawrócono jeden, to można zawrócić 100. Jeśli można rzekomo podłożyć bombę w jednym szpitalu, to można w 100 szpitalach zrobić to samo. No, to też by było przejęte. Wyobraźcie sobie, że jakiś imbecyl zadzwoni, że na jakimś dziale onkologii czy jakiejś innej ciężkiej chirurgii jest bomba i co oni z tymi pacjentami mają zrobić, jak oni pod respiratorami tam, wiesz, leżą po operacjach, cokolwiek. Masakra, nie? Jeśli karetka pojedzie w niewłaściwe miejsce, to nie pojedzie we właściwe, bo liczba karetek jest ograniczona. Jeśli policja zostanie zdezorganizowana fałszywymi zgłoszeniami i nic się nie da z tym zrobić, to ten kraj nie będzie bezpieczny. I to jest scenariusz, który można dzisiaj zrealizować na pstryknięcie palcami. Jeśli ktoś bardzo chce, to zrobi tak i ruchu samolotowego nad Polską nie będzie. Terminale na lotniskach będą
ewakuowane, bo rzekomo gdzieś tam w toalecie za spłuczką będzie bomba. Szpitale będą zdezorganizowane, wasze życie będzie w niebezpieczeństwie. Dostaniecie zawału, nie daj Boże, ktoś bliski wam dostanie zawału i karetka nie przyjedzie, bo będzie w tym czasie tam, gdzie nic złego się nie dzieje. Nie potrzeba myśliwców, nie potrzeba czołgów, nie potrzeba wielkiego ataku na sieć elektryczną w Polsce, żeby kraj przestał funkcjonować. Wystarczy idiota, który zna się na spoofingu, przestępca, ciężki przestępca, który zna się na spoofingu. Tylko my nie możemy śledzić za każdym razem, kto się tym zajął, tylko my musimy wypracować rozwiązania, jak z tym walczyć. I okej, w marcu weszła w życie ustawa o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej. To jest krok naprawdę w dobrą stronę. W pierwszej fazie miała zwalczać fałszywe SMS-y od instytucji publicznych, w drugiej fazie fałszywe połączenia od instytucji finansowych, takich jak banki, bo dużo osób dawało się nabierać na to, że ktoś niby z banku do nich dzwonił, tak naprawdę padali ofiarami wyłudzenia. Natomiast we wrześniu wejdzie w życie ten krok trzeci, czyli przeniesienie na firmy telekomunikacyjne, na telekomy, odpowiedzialności za walkę z fałszywymi połączeniami. I ta odpowiedzialność jest także finansowa. Mogą dostać karę te telekomy w wysokości 3% rocznych przychodów, czyli naprawdę bardzo, bardzo dużo. Nie dochodów, przychodów. W idealnym scenariuszu można byłoby więc wierzyć, no, bo dochód, że to zawsze może zmusimy być, telekomy do tego, żeby nie stosowały przestarzałej technologii, żeby trzymały rękę na pulsie, co się dzieje w ramach ich własnej sieci i żeby zwalczały tego typu oszustwa i podszywki. W idealnym świecie za miesiąc problem by się rozwiązał, we wrześniu sprawa byłaby przeszłością. Natomiast idealny świat nie istnieje. Dobrze wiemy, że to prawo musi się starać nadążać za rzeczywistością, a nie na odwrót. Jeśli stworzyliśmy prawo, które w pewien sposób odnosi się do jakiegoś zjawiska, to w dniu, w którym to prawo wchodzi w życie, już jest przestarzałe, bo przestępcy już są dwa kroki dalej. To się musi cały czas zmieniać. Ale regulacje wszelkie, super, róbmy je, róbmy jak najczęściej, róbmy update'y, mówiąc kolokwialnie, tego prawa i starajmy się nadążyć. Natomiast regulacje, prawo to jest jedno, ale trzeba jeszcze mieć jednostki szybkiego reagowania. A kto jest odpowiedzialny na przykład za to, że ktoś za pośrednictwem tego spoofingu dzwoni do mnie jako, nie wiem, Malik Montana, nie? To jest wada sieci, to jest wada telefonów. Jakby jaka luka jest wykorzystywana w tym? Sieci, operator, a operatorzy mogą to w jakiś stopniu załatać, czy z czym to się wiąże? Jest już na to jakieś rozwiązanie, no bo nie podejrzewam, że tak do końca życia będę mógł dzwonić do kogoś jako Donald Trump. Mówiąc krótko, potrzebujemy służb, które w takim wypadku nie idą do mieszkania Boxdela, tylko idą do mieszkania gościa, który za tym atakiem naprawdę stoi i wchodzą mu z hukiem na chawirę, jak to się mówi, na pełnej, bo to jest ciężki przestępca, który wprost jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa tego kraju. A tymczasem wiecie, jak będzie. Przesłuchają Boxdela, te zeznania zajmą jeden dzień, napiszą. Zabrali mu telefony i tak dalej. To też jest pojebane, stary, wypierdolę ci sprzęt, chaty jaki masz i teraz siedź se i czekaj, aż ci to oddadzą. Mega abstrakcyjna sytuacja się dzisiaj wydarzyła, bo napisałem do Boxdela, mówię, jak tam, wypuścili cię, już wszystko w porządku? I on do mnie dzwoni, nie? Tam na kamerce. Odpalam i tak się zacząłem śmiać, bo wiesz, siedział sobie w jakimś takim basenie, trzyma ten telefon i mówi, siemanu, jestem aresztowany. Mega śmieszne. Nie jestem w stanie tego odtworzyć. To było takie śmieszne. To też jest. Zajebać mu telefon i tam kolbasę będą oglądać, no? Panie Baron, no co to jest? Kolbasa ni. Piszą do firmy telekomunikacyjnej z prośbą o billingi. Zaczną je porównywać, jak już je dostaną. Za 2-3 tygodnie pewnie. Nie sądzę, żeby tak od ręki. Potem zacznie się wysyłanie pism, czy to ta prokuratura, czy tamta ma się tym zająć, czy jeszcze inna, czy siamta. Za 3 miesiące będą mniej więcej w tym samym miejscu. A to trzeba wjeżdżać na już. To trzeba reagować tak, jak reaguje się w przypadku pożaru. Teraz się pali, teraz reagujemy. Zaryzykuję stwierdzenie, że dzisiaj tak systemowo to jesteśmy mniej więcej w takim momencie, że gdy dzieje się atak spoofingowy i to atak o ogromnym znaczeniu, taki jak atak na samolot
i ten samolot musi zawracać. Jeśli coś takiego się dzieje, to rozwiązaniem, na jakie państwo jest przygotowane, jest to, że liczymy, że to był ostatni taki atak. Że to już się więcej nie powtórzy. To jest nasze rozwiązanie. Nie jest tak, że zbiera się jakiś specjalny sztab kryzysowy i mówią tam, słuchajcie, to się wymknęło spod kontroli. Musimy zatrudnić 300 specjalistów od cyberbezpieczeństwa, wzmocnić się na tym obszarze, bo oczywiście mamy swoje działy, ale one są za małe, jest za mało ludzi, jest za mało sprzętu, jest za mało technologii. Za mało wiedzy. Nie, to się nie dzieje, po prostu... Poza tym, no stary, nie oszukujmy się, policjanci zarabiają zbyt mało, żeby się interesowali każdymi niuansami technologicznymi. No sorry, jeśli masz tyle papierkowej pracy, wiesz, to nie jest praca, gdzie zarabiasz 30 koła i można od ciebie wymagać, że musisz wiedzieć, co to jest spoofing. Pan Marek, który ma 45 lat i czeka jeszcze parę lat, żeby na emeryturę przejść, siedzi sobie, wiesz, pije sobie kawkę, dostaje zgłoszenie, że jakiś baron czy jakiś inny ancymon bombę podłożył, no i jedzie go zatrzymać. On tam ma w barze Stanowski o jakimś spoofingu nagrał, nie? W CB dużo zarabiają akurat. Ile to jest? Ile to jest dużo dla ciebie? Wiesz, dużo to jest pojęcie względne, nie? Dla Donalda Trumpa pewnie dużo to jest parę miliardów. Dla takiej osoby, która, wiesz, ma 35 lat, zarabia minimalną, to 30 koła to jest niewyobrażalna kwota. I ogólnie nie ma bardziej zdradliwego pytania, niż zadać komuś pytanie, ile miesięcznie potrzebujesz, żeby godnie żyć? To jest pytanie, gdzie zawsze ktoś się na kogoś obrazi. Nie da się na to pytanie odpowiedzieć tak, żeby nie zostać przez większą bądź mniejszą część osób, która tego słucha, nazwanym idiotą, albo odklejeńcem, albo mało ambitnym celem. Jakby nie da się. Poza tym też uwielbiam to, jak robią tego typu ankiety w Warszawie i pytają warszawiaków, gdzie już przez sam fakt, że to jest Warszawa i masz droższy najem, no, koszty życia są dużo droższe i też się więcej zarabia. Średnio, nie? No i pytałem takie osoby, ile potrzebujesz, żeby godnie żyć? To są na przykład odpowiada 10 tysięcy złotych dla przykładu. No i zawsze się znajdzie ktoś, kto pisze tak. O, w dupie się poprzewracało. Ja zarabiam 3,5, mój partner 3,5 i mamy trójkę dzieci. I jakoś chodzimy czasami do kina, do restauracji i wyjeżdżamy na wakacje 2 razy w roku. A to, że ta osoba mieszka w jakimś województwie i ogólnie mieście, gdzie na przykład nie idzie im 5 tysięcy na wynajem, tylko 2200, to już jest osobna para kaloszy, nie? To, że jak pójdziesz, to, że rozrywka jest tańsza, to, że w sklepie jest taniej, to już nikt na to nie patrzy, nie? Ja myślę, że spoko jest, jak masz mieszkanie, tam powiedzmy jakiś wynajem czy coś, czy tam rata kredytu, plus jedzenie, nie jakieś dziadowanie, że czekasz, aż coś będzie przeterminowane i wtedy sobie to ze śmietnika wyciągniesz. To jedzenie, jakaś rozrywka, nie wiem, niech ktoś chodzi na tenis, niech ktoś chodzi na siłownię, jakaś coś. Parę stówek, żeby wiesz, na jakiś ciuch był, na buty, no i żeby jeszcze trochę zostało, żeby sobie trochę odłożyć, nie? Bo tu może jakiś dentysta, tu może na wakacje, tu nie wiem, na ślub cię zaproszą. Potem wiadomo, można rozszerzać to jakiś samochód, można to rozszerzać o jakieś większe plany, o jakieś budowę, biznesy i tak dalej, nie? Myślę, że jak tak masz na osobę 10 koła na rękę, to jest spoko, nie? Może nawet te 4 koła zapłacisz za jakieś mieszkanie, spoko. Tylko wiesz, ja też nie wiem, jak u was jest w miastach, w miejscowościach, gminach i tak dalej, nie? We Wrocławiu za 4 koła to wynajmujesz w centrum 60 metrów. 2 pokoje i mieszkasz w budynku. To nie jest tak, że wiesz, mieszkasz w willi, nie? Polska to też jest specyficzny kraj. Wszyscy zarabiają trójkę, siedzą w restauracjach. To jest zawsze niesamowite, nie? Mają nawet spoko samochody, wiesz. I jest tak potem, jak gadasz z tymi ludźmi, no wiesz, mordo, się kombinuje, nie? Wiesz, ja ogólnie robię u brata, brat za robotą, lata się kombinuje, wiesz. Taniej kupię, drożej sprzedam. Nie, to nie. Polacy są dojebani pod tym względem. Nie zastanawiam, dlaczego ludzie wynajmują zamiast wziąć kredyt, spłacać coś, co będzie twoje, ale pewnie nie wszyscy zyskają tak dużą kwotę od banku. Możesz mieć taki mental, nie? Że o, to zamiast płacić wynajem, to lepiej płacić za coś, co będzie twoje. No tak, tylko to będzie twoje za 40 lat, to też cię wiąże w jakimś stopniu. Łatwo się, ja po mieszkając w Hiszpanii wiem, że łatwo się w kłopoty wpierdolić, jak się rynek załamie. Ja to już mówiłem kilkukrotnie, nie? I warto też zwrócić na to uwagę, bo to nie jest takie odległe i niemożliwe do wydarzenia. Bo jak masz taki mental, o, to się najwyżej sprzeda i będzie. No niekoniecznie, nie? Ja znam historię ludzi. To znam.
Znam historię ludzi. Wpłacili około 100 tysięcy euro za dom taki szeregowy, który kosztował wtedy 300. Wpłacili stówę, mieli tam jakąś hipotekę i się załamał rynek. Nie było kredytów, więc nikt nie kupował i to jakby niesie całą ten. Przestało się budować, przestało się kupować, przestało się sprzedawać. Więc ceny poszły w dół. Ale w tym samym momencie stracili pracę i nie byli w stanie sobie poradzić z spłatą tego kredytu, ze spłatą. No i doszło do tego, że zabrali im to mieszkanie, czy zabrali im tą szeregówkę. I teraz tak, wpłaciłeś stówę za coś za 300, ceny się spierdolą na łeb i to naprawdę, to, że ktoś coś kupował za 200, 400 i tak dalej i to było po paru latach warte, niecałe 50% też no to kupca nie było, bo to też nie jest tak, że no ale stary, to nadal jest warte 250, tak? No to znajdź osobę, która przyjdzie z gotówką. Jak mu hipoteki nie dadzą, to mało osób ma gotówkę, żeby przyjść i położyć. A ci, co mają, żeby przyjść i położyć, będą cię cisnąć, żeby jak najmniej za to zapłacić. Więc kupili coś za 300, wpłacili 100, zabrali im to, zostało to zlicytowane, stracili te 100 tysięcy, nie mieli domu i jeszcze mieli dług w banku. Wybitna sytuacja, nie? I to już jest taka sytuacja, że na linę idziesz. A liczyć, że przez 40 lat nic się nie wydarzy i żyć tak, wiesz, na żyletki, jest problem, nie? Poprzerzucają się papierami i stwierdzą, no dobra, może już więcej nikt takiego numeru nie wykręci. Może nie. A może tak. Może tak razy 100. Razy 1000. Może pewnego dnia będziesz chciał pojechać do pracy metrem, a metro nie będzie kursować. I autobusy też nie. I taksówki też nie. To wszystko są scenariusze bardzo dzisiaj łatwe do zrealizowania, bardzo niskim celem. Na pewno niższym niż konwencjonalny atak wojskowy na Polskę. Ale ataki na infrastrukturę krytyczną to jest jedno, ale ataki na was to jest drugie. Ja już mówiłem w poprzednim filmie, ostrzegałem was. Pamiętajcie, to, że wyświetla wam się jakiś numer telefonu, mama, tata, Zbyszek, wujek, ciocia, Agata na telefonie i wy go odbieracie, ten numer, który się wyświetla, nie jest żadnym dowodem, że po drugiej stronie jest ta właśnie osoba. Jest to co najwyżej dość mocna wskazówka, że ta osoba prawdopodobnie tam jest, że to prawdopodobnie ona dzwoni. Ale między prawdopodobnie, a na pewno jest bardzo duża różnica, która może was kosztować stres, pieniądze, być może nawet oszczędności całego życia. A ludzi w samolocie może kosztować mnóstwo nerwów. Boxdela może kosztować najazd na chałupę. Spoofing to oczywiście nie jest jedyne zagrożenie w sieci. Pamiętajcie o tym. Pamiętajcie też, że nasz partner, czyli firma XTB, przygotowała specjalną stronę dotyczącą niebezpieczeństw, na jakie możecie natrafić jako internauci. Zachęcam do tego, żeby się z tymi informacjami zapoznać. Link jest oczywiście w opisie. Każdą osobę, która się w taki sposób zachowuje, stary.